Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w naszym województwie pogodę kształtuje wyż Serkan i to za jego sprawą. Za oknami sporo słońca. Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach mogliśmy zobaczyć 19 stopni w Częstochowie, 20 w Katowicach, 18 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc czeka nas spokojna, pogodna, na niebie zachmurzenie małe lub chwilami zupełnie bezchmurnie. Jedynie nad ranem pojawią się mgły i zamglenia utrudniające widoczność. 8 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum termometry wskażą w Raciborzu 8 stopni i podobnie w Tychach, 9 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach i Sosnowcu. Na południu regionu w Żywcu 6 stopni, 7 w Bielsku Białej, 8 w Cieszynie. Jutro na północy województwa poranek rozpocznie się słonecznie i dobra wiadomość jest taka, że taka aura pozostanie z nami do końca dnia. Na szczęście bez opadów deszczu. 21 stopni w Kłobucku, 22 w Częstochowie, 21 w Myszkowie i w Zawierciu. Podobnie będzie w centrum, tutaj także na szczęście opady deszczu się nie pojawią. 21 stopni w Tychach, w Sosnowcu i Katowicach 22 i podobnie w Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu najchłodniej, ale równie słonecznie. 17 stopni w Żywcu, 20 w Bielsku Białej, 21 w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie się wahać, ale biometr, proszę Państwa, będzie korzystny. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. W niedzielę na termometrach 21 stopni, w ciągu dnia sporo słońca, niewielkie zachmurzenie. W poniedziałek również na termometrach 21 stopni, dużo słońca, ale chwilami może mocniej powiać wiatr. Burze rozpoczną się dopiero od wtorku. A teraz sprawdźmy, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny i okolice Częstochowy to umiarkowana jakość powietrza. W centrum jakość powietrza dobra. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim. Także jakość powietrza dobra. Niestety w okolicach Żywca jakość powietrza umiarkowana. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystkie informacje dotyczące pogody. A teraz zapraszam na najświeższe informacje ze świata sportu, na które zapraszam w imieniu Olgi Rybickiej. Do zobaczenia!